Okej, witamy Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. Spotkanie to poprzedza konwent starostów, który w tym dniu odbywa się w Kołobrzegu. Na temat tego, co się wydarzy na konwencie starostów, opowie przewodniczący konwentu, starosta szczecinecki, pan Krzysztof Lis. A ja w imieniu wszystkich chciałem powitać na dzisiejszym spotkaniu pana Marka Hoka, posła na Sejm, który dzisiejszy będzie naszym spotkaniu towarzyszył. Chciałem bardzo serdecznie powitać panią Annę Mieczkowską, członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Witam wcześniej wspomnianego przewodniczącego Konwentu Starostów Krzysztofa Lisa. Bardzo serdecznie chciałem powitać pana profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Jerzego Samochowca, który jest specjalistą psychiatrii, kierownikiem katedry i kliniki psychiatrii Polskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Witamy panie profesorze serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Krzysztofa Falińskiego, dyrektora Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i również bardzo serdecznie witam pana Krzysztofa Bielewskiego, który jest szefem niezależnej grupy eksperckiej. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym takim jednym z wiodących zadań i witamy również pana redaktora, tak? Tematów, o których będziemy się rozmawiali, to jest kwestia dotycząca ochrony zdrowia psychicznego. To będzie pierwszy punkt naszego spotkania, stąd też obecność tak znakomitych w dzisiejszym gości. Ja tylko w kilku słowach chciałbym powiedzieć to, co na terenie powiatu kołobrzeskiego w tym zakresie się dzieje, czym się możemy pochwalić. Mamy tutaj szereg umocowań prawnych, mamy w tym zakresie specjalną uchwałę z rządu powiatu kołobrzeskiego z 2011 roku w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Taka uchwała funkcjonuje i funkcjonują w ramach tego zespołu osoby, które w tym zakresie posiadają szczególnie dużą wiedzę. Mamy również przyjęty w roku 2012 Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2013 i to jest kwestia dotyczącej spraw związanych z tymi projektami, które może realizować powiat. Natomiast to, co jeszcze się dzieje w Kołobrzegu, czym z pewnością możemy się również pochwalić, to jest fakt, że w naszym szpitalu jako jednym z nielicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje oddział psychiatryczny, oddział posiadający 50 łóżek, czyli całkiem pokaźną ilość. Oprócz tego funkcjonują jeszcze przychodnie 4 zdrowia psychicznego. Mamy szereg innych organizacji, które w tym zakresie się również doskonale realizują. Mamy Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrii i Opieki Zdrowotnej oraz ich przyjaciół Phoenix, czyli takie stowarzyszenie, które jest chyba bardzo już tutaj rozpoznawalne nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również poza jego granicami. Mamy Stowarzyszenie Senior, które również jest taką jednostką, o której słychać. Bardzo dobrze funkcjonujące Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOOF w Kołobrzegu. W ramach tego funkcjonują dobrze rozbudowane i dobrze funkcjonujące warsztaty terapii zawodniowej. Mamy zakłady aktywizacji zawodowej, które są takimi powiedzmy zakładami wzorcowymi. To się wszystko mieści w dobrze zrewitalizowanych obiektach dawnej jednostki wojskowej przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu. Mamy Stowarzyszenie Przyjaciele, które ma również tutaj bardzo dużą rolę w tym zakresie do odegrania i stowarzyszenie, o którym z wielką przyjemnością wspomnę, bo one coraz częściej jest dzisiaj w Kołobrzegu wymieniane. To jest Stowarzyszenie Wiktoria, to jest stowarzyszenie pomagające osobom z chorobami nowotworowymi i między innymi właśnie to stowarzyszenie jest głównym inwestorem, pomysłodawcą i realizatorem budowy stacjonarnego hospicjum na terenie Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Między innymi 1 listopada będzie kolejna akcja związana ze zbieraniem środków na budowę tego hospicjum. Te wszystkie tematy, to są w takim telegraficznym skrócie, będą bardzo szeroko omawiane w dzisiejszym naszym spotkaniu, na dzisiejszym konwencie starostów województwa zachodniopomorskiego. Natomiast to, co będzie szczegółowo omawiane, bardzo poproszę pana przewodniczącego Krzysztofa Lisa o kilka słów w tym zakresie. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, tylko przypomnę, że konwent starostów województwa zachodniopomorskiego działa w ramach Związku Powiatów Polskich. Jesteśmy zespołem, który stara się wypracowywać różnego rodzaju stanowiska, ale jednocześnie współuczestniczyć w tym, co jest związane no, z szeroką działalnością samorządów szczebla powiatowego i współdziałaniem na szczeblu regionalnym, czyli z samorządem województwa i z panem wojewodą. Dzisiejszy konwent starostów jest z inicjatywy w Kołobrzegu, z inicjatywy pani marszałek Anny Mieczkowskiej i pana starosty Tomasza Tamborskiego. Przypomnę tylko, że chyba nie tak dalej,
niedawno mieliśmy też konwent starostów województwa zachodniopomorskiego w Kołobrzegu. Wtedy w tym konwencie uczestniczył pan minister Jerzy Duda i rozmawialiśmy o problemach związanych z osobami niepełnosprawnymi i polityką społeczną, a zatem w tym obszarze tu mogę powiedzieć osobiście, że Kołobrzeg wiedzie prym, jeżeli chodzi o sprawy związane z zdrowiem i szeroko pojętą polityką społeczną i osobami niepełnosprawnymi. Oprócz tego tematu, który omówił pan starosta kołobrzeski, następny, krótko tylko wspomnę o kilku jeszcze innych zagadnieniach, które będą poruszane. Będzie obecny podsekretarz stanu pan Bogdan Dąbrowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Będziemy rozmawiać o propozycji ministerstwa w zakresie szerokopasmowego internetu i roli jednostek samorządu terytorialnego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z tym, że obecność pana ministra będzie w drugiej części, ponieważ jeszcze uczestniczy w spotkaniu dzisiaj w Żukowie z premierem Donaldem Tuskiem. Mamy również, proszę Państwa, jesteśmy przed nową tak naprawdę ustawą o finansach publicznych. Państwo pewnie też wiecie artykuł 243 ustawy o finansach publicznych i samorządy dzisiaj, co tu dużo ukrywać, będą miały problemy związane z konstruowaniem budżetów na lata przyszłe, a jesteśmy przed również budżetowaniem unijnym 2014-2020. Istotne jest, jak wykorzystać środki finansowe, te, które będą w następnej perspektywie, ażeby je wykorzystać, trzeba mieć udział własny i stąd obecność pana Krzysztofa Bielewskiego, który jest ekspertem w zakresie możliwości przedstawiania tak zwanych obligacji przychodowych, a zatem jedna z możliwych form dodatkowych narzędzi finansowych w zakresie tego, co samorządy mogłyby w montażach finansowych budować tak, aby wykorzystać środki finansowe z nowej perspektywy. Mamy temat również, jeżeli chodzi o związek celowy powiatu województwa zachodniopomorskiego. Przypomnę, że my jako jedyni w Polsce zrzeszyliśmy się 18 powiatów w związku celowym i realizowaliśmy bardzo duży projekt finansowany z programu norweskiego, ponad 4 miliony euro na ewidencję budynków. W tej chwili przygotowujemy nowy projekt, który będzie związany z ewidencją gruntów i tutaj pan przewodniczący Roman Kozupek, wicestarosta Świdwiński, przedstawi nam zaangażowanie i montaże finansowe w perspektywie najbliższych 2 lat. No i ostatni temat, niezmiernie ważny, pan marszałek województwa i samorząd województwa zachodniopomorskiego ogłosił założenia dotyczące regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i ten regionalny program operacyjny jest konsultowany. Uwagi wszyscy mogą wnosić do 31 października tego roku. Jako starostowie województwa zachodniopomorskiego niejednokrotnie artykułowaliśmy sprawę związaną z potrzebą przewidzenia środków finansowych w poszczególnej osi regionalnego programu operacyjnego, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Tu jest oczywiście różne stanowisko pani minister Bieńkowskiej, że niekoniecznie drogi powiatowe powinny być realizowane w ramach nowej perspektywy unijnej. Mamy pewną akceptację i chęć rozmów z panem marszałkiem w sprawie jednak uwzględnienia założeń. Jesteśmy przygotowani w 3 wariantach dotyczących potrzeb inwestycyjnych na drogach powiatowych w tej perspektywie 2014-2020. Myślę, że dzisiaj te wszystkie warianty zostaną przedstawione, omówione, tak abyśmy mogli jeszcze do 31 października przedłożyć panu marszałkowi nasze propozycje. Oczywiście chcemy podpisać kontrakt z marszałkiem województwa, ale kontrakt mógłby podpisać Związek Celowy Powiatu Województwa Zachodniopomorskiego i być stroną i liderem w możliwości realizacji inwestycji drogowych w całym województwie zachodniopomorskim. To są tematy, które dzisiaj chcemy na dzisiejszym konwencie poruszyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jednym z inicjatorów dzisiejszego naszego konwentu była pani marszałek Anna Mieszkowska, która będzie mówiła na temat realizacji regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. Zapraszam pani marszałek, bardzo prosimy o parę zdań. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, w lutym 2012 roku Sejmik Województwa przyjął do realizacji regionalny program ochrony zdrowia psychicznego, który jest tak naprawdę ramowym ujęciem potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, a także innych form działania,
które mogą być realizowane przez samorządy województw, samorządy powiatów i samorządy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które działają na rzecz zaspokajania potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Proszę Państwa, podstawowymi powodami, które skłoniły nas do podjęcia szybkich działań w kwestii realizacji zadań, jakie nałożył na nas Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, jest przede wszystkim analiza sytuacji zdrowotnej mieszkańców. Dane epidemiologiczne jednoznacznie pokazują wzrost zachorowań na choroby psychiczne. Obserwujemy na przestrzeni ostatnich 9 lat wzrost liczby osób, które korzystały z porad w poradniach zdrowia psychicznego o ponad 12 tysięcy. Leczenie stacjonarne odnotowaliśmy ponad 2 tysiące, zwiększenie liczby pacjentów. Dane demograficzne również skłaniają nas do podjęcia tych działań. Województwo Zachodniopomorskie charakteryzuje trend starzenia się społeczeństwa, stopniowe wydłużanie się życia jego mieszkańców, ale i prognozowane zmniejszenie jego liczby. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zasoby psychiatrycznej opieki zdrowotnej, tu również nie możemy powiedzieć w pełni, by satysfakcjonowały one pacjentów naszego województwa. Województwo nasze z racji niecentralnego położenia stolicy, tak naprawdę na mapie naszego województwa umiejscowienie podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki psychiatrycznej jest bardzo nierównomiernie. Najmniej takich podmiotów odnotowujemy, mieści się w południowo-zachodniej części naszego województwa. Również wiele do zrobienia jest w kwestii zasobów kadrowych. Brakuje nam psychologów klinicznych, psychiatrów dziecięcych, ale i pracowników socjalnych pracujących na co dzień z osobami chorymi psychicznie, ale o tym myślę szerzej powie pan profesor. Nasz regionalny program ochrony zdrowia psychicznego zakłada utworzenie centrów zdrowia psychicznego. Jest to oczywiście, ten obowiązek niejako został nałożony na nas przez Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który w tej kwestii podzielił zadania na zadania przypisane samorządowi województwa i my jako samorząd województwa odpowiadamy za przygotowanie umiejscowienia i obszaru działania centrów zdrowia psychicznego, oczywiście w porozumieniu z powiatami, stąd też dzisiaj moja obecność na konwencie starostów. Natomiast po stronie powiatów leży integrowanie działalności istniejących podmiotów leczniczych, które świadczą usługi z zakresu lecznictwa, leczenia właśnie chorych psychicznie, i tworzenie takich lokalnych centrów zdrowia psychicznego. Lokalne centra zdrowia psychicznego są przewidziane na, powinny obsługiwać co najmniej na obszarach, gdzie leczy się co najmniej 1500 osób z zaburzeniami psychicznymi. I obszary te zamieszkuje, tak podaje Narodowy Program, od 50 do 200 tysięcy mieszkańców, natomiast my w naszym regionalnym określiliśmy sobie do 100 tysięcy mieszkańców. Stąd też docelowo planujemy utworzenie 17 takich centrów zdrowia psychicznego. Tak naprawdę Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest wskazówką i propozycją działań do tych, którzy te usługi świadczą, ale myślę, że również stanowi podstawę do racjonalnego i rozsądnego dzielenia środków właśnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lecznictwo, na ten rodzaj leczenia, a dla nas, dla organizatorów również powinno być podstawą do takiego rozsądku w podejściu do tworzenia bądź też przekształcania zakładów, podmiotów leczniczych, które te usługi świadczą. Dziękuję. Proszę Państwa, dlatego też nieprzypadkowo jest z nami pan profesor Jerzy Samachowiec, który jest konsultantem Województwa Zachodniopomorskiego do spraw psychiatrii. Panie profesorze, bardzo prosimy o... Dziękuję bardzo. Ja bardzo cieszę się, że zostałem zaproszony i psychiatrzy w tak licznej gronie zostali zaproszeni do tej dyskusji. Bo rzeczywiście reforma psychiatrii ma być robiona głównie przez samorządy, ale przy współpracy z psychiatrami. Ja może powiem tak, że miarą rozwoju cywilizacyjnego jest stosunek właśnie państwa i tutaj urzędów do tych niepełnosprawnych. I wydaje mi się, że tutaj nasz regionalny program Narodowy Ochrony Zdrowia Psychicznego, na niego patrzyli inni koledzy z innych regionów z dużą zazdrością, bo rzeczywiście jest przygotowany w swoich założeniach dobrze, celowo i no, szereg przeszkód, które napotyka,
Są to przeszkody też formalne, związane tutaj z pewnymi niedociągnięciami na poziomie ogólnokrajowym, związanymi właśnie z brakiem takiej centralnej koordynacji tego programu, w związku z trudnościami w utworzeniu tego centralnego ośrodka, a to się przekłada na właśnie te regionalne programy, a więc chociażby te centra, które muszą być niejako konglomeratem zarówno jakichś instytucji szpitalnych, oddziałów dziennych, ambulatoriów i tak zwanych zespołów leczenia środowiskowego. Tego brakuje i to dlatego w przyszłym roku też jeszcze można od razu już powiedzieć, tak naprawdę nasz NFZ tutaj nie podpisze umowy na tego rodzaju usługi. To powoduje, że to będzie już opóźnione. Pani Marszałek, też wywołała mnie do odpowiedzi w sensie właśnie jeśli chodzi o kształcenie kadry, bo tym się zajmuje Katedra Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od jakiegoś czasu obserwujemy pewną niebezpieczną tendencję, że coraz mniej jest chętnych pójścia na psychiatrię. To wiąże się też z trendem, że koledzy medycy kończąc studia wybierają takie specjalności, które przynoszą im po prostu pewność godnego życia i zasobnego życia. Natomiast tak na przykład w tym sesji egzaminacyjnej miał normalnie, gdzieś średnio, zawsze było 120 lekarzy zdających specjalność, teraz jest tylko 80, tak? Czyli zmniejsza się gdzieś popularność psychiatrii jako specjalności. Co do psychologów klinicznych, to też z panią marszałek podjęliśmy szereg różnych kroków, żeby zwiększyć możliwość odbywania staży i specjalizacji w naszym województwie. One są scentralizowane, czyli na przykład w takich ośrodkach jak Małopolska, Warszawa, nie ma problemów, natomiast u nas wiąże się to też z niską ilością specjalistów drugiego stopnia, którzy mogą być właśnie kierownikami specjalizacji, i zapewnieniem funduszy na prowadzenie tych szkoleń, bo to jest co najmniej 1200 godzin szkolenia podyplomowego i o ile w takiej działce medycznej Uniwersytet Medyczny jest w stanie, że tak powiem, zapewnić środki na te szkolenia, o tyle w przypadku właśnie psychologów klinicznych ta ścieżka jest trudniejsza i wymagałaby od samych zainteresowanych włożenia na swoje własne, na swój własny rozwój, co w 5 latach jest dosyć znaczącą kwotą przez nich ponoszoną. Myślę, że to na razie tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wczoraj jest z nami pan Krzysztof Paliński, który udział w współpracy społeczną Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o słów. Szanowni Państwo, rozumiejąc szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych jako szczególną formę zaburzeń psychicznych. Szczególną mówię dlatego, że statystycznie najszybciej przekładającą się na rozpad rodziny, na dysfunkcję w rodzinie, na naruszenie porządku publicznego, prawa, naruszenie w zakresie, nie wiem, wypełniania obowiązku pracy i tak dalej. Myślę, że przyszedł moment, korzystając z okazji założeń programu ochrony zdrowia psychicznego, do tego byśmy zastanowili się też wspólnie nad tym, jak usprawnić ofertę i jak zorganizować lecznictwo odwykowe tak, by ono odpowiadało rzeczywiście potrzebom zmieniającego się dynamicznie klienta tych usług psychiatrycznych. Myślę, że o tym warto porozmawiać i o tym szczegółowo będę spróbował powiedzieć, pokazując różnice w różnych podejściach i w standardzie usług stacjonarnych czy ambulatoryjnych i konsekwencji dla pacjentów i dla ich rodzin różnego podejmowania mniej lub bardziej profesjonalnego w terenie tematu leczenia uzależnionych. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Wielejewski, przepraszam bardzo, z Niezależnej. Witam Państwa serdecznie. My będziemy pokazywali nowe narzędzia, które służą do zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w samorządach. Samorządy generalnie są zadłużone, limity są albo na skraju limitów zadłużenia, albo powiedzmy niewiele poniżej. Natomiast ta nowa perspektywa unijna wymusza posiadanie środków własnych. To, o czym wspomniał pan starosta Krzysztof Lis. Znaleźliśmy takie narzędzie, poszukaliśmy w polskich przepisach prawnych. Jest to obligacja przychodowa, która jest wyjęta spod limitów zadłużenia.
Jest to ciekawy papier dłużny. Nie będę Państwu opowiadał, na czym powiedzmy to polega, to jest cały mechanizm finansowy. Niemniej pozwala on generalnie zbudować plan inwestycyjny właśnie o obligacje przychodowe. Obligacje przychodowe mają swoje pierwszeństwo, uprzywilejowanie, są dobrym narzędziem. I obojętne, czy będziemy sięgali po środki unijne, czy będziemy inwestowali na przykład w partnerstwo prywatno-publiczne, można to wszystko sfinansować za pomocą obligacji. Obligacje przychodowe proponujemy sprzedawać na rynku kapitałowym, nie jako zabezpieczenie swojego rodzaju kredytów do banków. W Polsce samorządy wypuściły około 15 miliardów złotych w postaci obligacji, ale są to głównie obligacje proste. Głównie te obligacje obejmowały banki, które, jak powiedziałem, traktują to jako swojego rodzaju zabezpieczenie. Około miliarda złotych jest na rynku Katalist, warszawskiej giełdy papierów wartościowych, i z czego chyba 300 milionów tylko i wyłącznie w obligacjach przychodowych, które notabene wypuściła Warszawa. Jest to dobry instrument, stosunkowo niskopłatny. Rating samorządów bywa różny, ale one generalnie nie przekraczają 6%, więc są niewiele droższe od kredytów, moim zdaniem, bo nie ma co ukrywać, że są jednak droższe. Natomiast pozwalają uniknąć tego limitu zadłużenia, czyli zejść poniżej pewnej bariery. Oczywiście można wykonać cały szereg operacji polegających na tym, że zamienimy stare długi, zobowiązania na obligacje, spróbujemy je sprzedać. To tyle w skrócie. Na pewno ten temat finansowy będzie rozwinięty o godzinie 12.30. Mamy przewidziane tutaj prezentację przez pana Krzysztofa. Proszę państwa, dzisiejszemu konwentowi patronuje pan poseł Marek Kraus. Prosimy o takie syntetyczne podsumowanie tego, co się dzisiaj wydarzy. Szanowni państwo, panie starosto, dziękuję bardzo za zaproszenie i z przyjemnością byłem patronatem spotkanie dzisiejsze. Tym bardziej, że przez 5 lat pracowałem w samorządzie województwa zachodniopomorskiego, w związku z tym mój związek z samorządami był, jest i będzie bardzo trwały. Moje spotkanie w tej chwili jako parlamentarzysty chyba jest bardzo potrzebne i wskazane na takich spotkaniach samorządowych, ponieważ będę mógł wsłuchiwać się w to, co się dzieje dzisiaj w samorządzie i ewentualne problemy również przekazywać. Dzisiejsze tematy są mi bardzo bliskie, zwłaszcza tematy związane ze zdrowiem psychicznym czy też z polityką społeczną. Jestem członkiem dwóch komisji sejmowych, Komisji Zdrowia, gdzie też zajmujemy się programem narodowym ochrony zdrowia psychicznego, jak i Komisji Polityki Społecznej, gdzie te tematy również bierzemy dosyć często na swoje obrady. Temat dzisiejszy, ten dominujący chyba związany z programem zdrowia psychicznego, jest bardzo trudnym projektem, ponieważ jak Państwo też wiecie, w ostatnich miesiącach też toczyły się bardzo dyskusje związane z moją również pracą w Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Rządowego Projektu Ustawy na temat osób z zaburzeniami psychicznymi mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnych. Ta ustawa bardzo trudna przeszła przez Sejm, przez pracę komisji. W tej chwili będzie w Senacie. Myślę, że będzie również ona przez Pana Prezydenta podpisana. Stanowi to dosyć ważne wydarzenie, bo jak Państwo wiecie, osoby, które po nowym roku 2014 będą wychodziły na wolność, są osoby, które popełniły bardzo wiele drastycznych przestępstw związanych z przemocą, pedofilstwem czy też gwałtami, wielokrotnymi morderstwami. Także temat programu narodowego ochrony zdrowia psychicznego jest bardzo ważnym projektem, o czym tutaj na początku też było powiedziane, ponieważ demografia, starzenie się społeczeństwa, no są to wyzwania, które muszą nam wskazywać kierunki nie tylko zdrowia ogólnego, somatycznego, ale również psychicznego, bo te jednostki się na siebie będą nakładały i musimy tym wyzwaniom sprostać. Pozostałe tematy również bardzo istotne poprzez drogi powiatowe, tak bardzo potrzebne nam i trudności z finansowaniem, jak również ustawę o finansach publicznych. Także bardzo trudne, ale bardzo ważne tematy związane z funkcjonowaniem samorządów. Dlatego jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w tym konwencie i myślę, że to dla mnie będzie też bardzo dobra lekcja. Jednocześnie będę mógł przysłuchać się i przekazać Wasze i Państwa wnioski do pracy w komisjach sejmowych.